Dla jakiej wartości parametru n proste o równaniach k 2x plus 5y minus 4 równa się 0 oraz l o równaniu y równa się 3m minus 1 druga x minus 7 są prostopadłe. Czyli wiemy, że prosta k jest prostopadła do prostej l. Równanie prostej k jest zapisane w postaci ogólnej, natomiast równanie prostej L w postaci kierunkowej. Wykorzystamy więc warunek prostopadłości prostych, współczynnik kierunkowy prostej K razy współczynnik kierunkowy prostej L musi wynosić minus 1. Prosta L jest już zapisana w postaci kierunkowej, prostą K trzeba do tej postaci przekształcić. Czyli zapiszmy. Postać kierunkowa wygląda w ten sposób, a więc po lewej stronie musi znaleźć się sam y, a całą resztę musimy umieścić po prawej stronie. Czyli to, co z y zostawmy po lewej stronie, czyli u nas będzie to 5y. To, co z x przeniesiemy na stronę prawą, tutaj mamy plus 2, po przeniesieniu na stronę prawą będzie minus 2x. Tu mamy minus 4, po przeniesieniu na stronę prawą dostaniemy plus 4. A następnie obustronnie podzielimy przez 5, żeby został nam sam y. Mamy y równa się minus 2x po podzieleniu przez 5 da nam minus 2/5x i 4 na 5 to są 4/5. Współczynnik kierunkowy prostej k to jest wszystko to, co stoi przy x, czyli nasze ak wynosi minus 2/5, a współczynnik kierunkowy prostej L też jest to wszystko, co stoi przy x, czyli nasze AL wynosi 3m minus 1 druga. Podstawmy współczynki AK i AL do naszego warunku na prostopadłość prostych, czyli pod AK wstawiamy minus 2/5, pod AL wstawiamy 3m minus 1 druga i to ma wynosić minus 1. Pozbądźmy się sprzed nawiasu minus 2/5, czyli obustronnie będziemy mnożyć przez minus 5 drugich. Czyli dostajemy po lewej stronie sam nawias, czyli 3m minus 1 druga. A po prawej stronie minus razy minus daje plus, 1 razy 5 drugich to jest 5 drugich. Przenieśmy minus 1 drugą na prawo, czyli znajdzie się ze znakiem plus. Mamy 5 drugich plus 1 druga. Czyli 3m równa się 6 drugich. Po skróceniu mamy 3m równa się 3, podzielmy na 3, czyli m równa się 1. K, czyli prosta K jest prostopadła do prostej L dla m równego 1.